Kanał Papi TV, Fejma 13, a z nami Mateusz Zano Siema. Siema, witam wszystkich. Diego zacznę trochę przewrotnie, bo ma mamy szeroką y, publikę ty wodzisz się z twardo ze sportu. Tu w ogóle nie ma najmniejszych wątpliwości. Y, I myślę, że nie jeden busi-dowiec powie, co tu się odjanie Pawla, dlaczego jest z wami, y, Don Diego? <laughs> Przyjechał do Diego na fame w roli trenera, tak? Piotka Szeligi Szeliego. Współpracuję mu od jakiegoś czasu. No i krzesam, no i krzesam kurczę z tego ogień. Bo tak jak cię zacząłem, są wieku właśnie ciekawe, czy będzie Mati poddymiał w kwestii innego zawodnika, czy bardziej w formie trenera, czyli definitywnie trener. Tak, w roli trenera, jako zabezpieczenie fizyczne i mentalne dla Szeliego dzisiaj. No myślę, że dobry team, ekipa Bęcki za swoimi plecami to jest ważny temat. <grystanie> tak, dokładnie. Wiesz, no, si siłą rzeczy wie, że ja jestem, no to wszyscy myślą sobie o kurwa. No, ja sam tak pomyślałem <grystanie> i tak właśnie <grystanie> powiedziałem też operatorowi: we kurde, stary, Don Diego, Diego do na sali. Mati, zrobiło się ostatnio głośno o tobie, o Gromdzie, o innych zawodnikach. Wzajemne wyjaśnianie się w internecie, i tak dalej. Nie będę tego poruszał, wiesz, kto ma rację, bardziej kto mnie tam w ogóle mnie to nie obchodzi. Bardziej bym się skupuj na tym, czy jest możliwa taka walka w jakiejkolwiek federacji, bo myślę, że sporo osób yy, walki z Alanem, twojej. Z Denisem. Z Denisem, przepraszam. Z Denisem, tak. Mówię o Denisie, sorry Alan, yy, bo ostatnio. A, mniejsza o to. W każdym razie z Denisem yy, yy, chętnie by zaczęło. Powiem tak. Bez jakichś większych szczegółów, ale będzie ta walka. Na pewno. Gościu, jeżeli stawisz na swojego Instagrama pay per view, to ja kupuję tą galę z swojego linku. Mam nadzieję, że wy też. Słuchajcie, <laughs> powiem tak. Nie chcę tutaj udawać wielkiego sportowca tak i mówić tam ci gości, ci lepsi, ale to będzie walka, tam będą grzmoty i tam się będzie nie działo. No tak, no mam nadzieję, że, że to wszystko. Potoczy się tak, że y, każdy z nas będzie zadowolony. Już wynik, werdyk walki to już nieważne. Kwintesencją będzie po prostu sama walka, nie? Jesteś aktualnie w procesie przygotowawczym, czy na razie jeszcze luz i siedzisz na backstage, czekasz, kiedy dostaniesz informacja o walce? Wiesz co, coś tam, cały czas staram się coś tam robić, przygotowywać i nieraz nawet jak dostaję jakieś takie nazwijmy to oferty z dupy, no to jestem w stanie bardzo szybko jakby spersonalizować, ukierunkować te przygotowania, żeby być gotowym. Ale ogólnie taki luźniejszy okres teraz mam, troszeczkę więcej skupiam się powiedzmy na social media, trochę więcej skupiam się na jakichś tam innych rzeczach, a przyjdzie czas na to, żeby robić sport. No to wiadomo, większy nakład na sport, a wszystko inne pójdzie trochę w odstawkę. Będąc na Twoim poziomie, co to znaczy, coś tam sobie robię? Jak często to coś się robi w tygodniu i jak to mniej więcej wygląda? No wiesz co, myślę, że około od. Trzech do pięciu, siedmiu treningów w tygodniu, nie? No to tak powiedzmy. Przy, chodzi, wiesz, mi tu bardziej chodzi o to, że nie ma regularnie 7, 8, 9, 9 jednostek treningowych w tygodniu. Tego czasem jest właśnie 6, 7, czasem są 3, czasem 2. Wiesz, to, to o tą nieregularność chodzi, nie? bo jak jestem w sztosie, przygotowuję się, no to sztywniutko jedziemy te 8, 9 ty, jednostek w tygodniu, plus jakaś tam regeneracja, wszystko. No to wtedy e, można powiedzieć, że wtedy się robi. Nie? A teraz coś robię, bo raz jest tak, raz jest tak. Ta walka będzie w formule, no, no wiadomo, jakie będzie parcie strony kibiców, sam bym to chętnie zobaczył. Mhm. Y, wiemy, że twoim mocnym atutem też są nogi, fantastycznie kopiesz też ostatnia blacha z zawodów jest dobrym potwierdzeniem tego. Natomiast swój przeciwnik z pewnością będzie wymagał od ciebie samego boksu. A ja myślę, że nie. Ja myślę, że tutaj może rozegrać się to na wielu płaszczyznach, tak? Z racji takiej, że. Nasugerowałeś mm... tak jakby, dałeś też jakby furtkę o pytanie, czy też to może być MMA. Tak, dokładnie, dokładnie. Myślę, że wiesz co, że to może się nawet, może nie tyle, że skończyć formułę MMA, ale może być taki nacisk ze strony Denisa. Z racji takiej, i to mu podpowiem, nie? to jest najlepsze. <laughs> z racji takiej, że e, bardzo duże były kontrowersje z tego mojego gromadowego przyklękania. Nie? Że w momencie, kiedy po prostu coś było nie tak, nie, że dostałem hit, ale byłem jeszcze na tyle świadomy, no to sobie przyklęknąłem i miałem czas 10 sekund na to, żeby odpocząć. Kurczę, tego nie ma. Kurczę, powiem tobie, też o tym myślałem. Zaznaczam, nie jestem jakimś skrajnym y, osądzicielem, no bo. Łatwo się mówi za telewizora, a zapraszam ciebie zrób dwie, dwie minuty z kimkolwiek, czy to drzwi, zapasy, czy boks. Jegościu, twoja percepcja się od razu całkowicie zmienia. Yy, I też tak starałem się wcieleć wcielić teraz w rolę adwokata diabła, tak jakby chciał ciebie tutaj troszkę yy, brakuje ładnego słowa, skajtowania, skajtowanie, które przypiłowa, dziękuję. Że no dobra, typ się podpierał, ale z drugiej strony takie są zasady i z tego też wymaga spryt bo nie sztuką iść na wymianę, gdzie masz 50-50, tylko możesz przeczekać, wyczekać, przycelować, bum, padł. A nie musisz od razu dawać wszystkiego na raz. To znaczy się, na wymianę też szedłem, nie? Na przykład z Lazarem. Nie, w ogóle, w ogóle tego nie odmawiam. Ja poruszam teraz ten aspekt tego przeklękiwania, że wykorzystywałeś po prostu to, co w zasady w ringu i to był też twój spryt, to czegoś nauczyłeś. No to się zgadza, wiesz co, no, walczymy pod regulami, walczymy pod to, co nam pokazuje przeciwnik, tak? Czyli walczymy pod pierwszej kolejności pod przeciwnika, to na, na ile, tak jak na ile nam pozwala, a reszta to już jest pod regulami. No i sędzia, nie, no, Każdy sędzia też interpretuje dwojako, nie, każdą sytuację, zawsze nazwijmy to są widełki. Jeden sędzia by coś dopuścił, drugi sędzia, no już kurczę, jednak nie dopuści tego. No to, to wszystko trzeba wyczuć i od razu stosować. Z perspektywy kibica, Mateusz, gdybym mógł obgadywać Ciebie bez Ciebie tutaj, to życzyłbym sobie, aby to była, była to walka w boksie, ewentualnie K1, z dwóch powodów. Myślę, że by, byłoby to najbardziej widowiskowe, yy, wykluczyłoby jakąś pasywność parterze tak, granie masą, siłą, no bo na pewno w jest od ciebie silniejszy przynajmniej tak mi się wydaje. Yy, a ta wygrana, którą ten skal, który mógłbyś ściągnąć, myślę, że wielu osobom w internecie no, mogłaby przyjść z Goryczą. Powiem ci tak, ja będąc y, prawdziwym sportowcem i prawdziwym kozakiem, Formuła dla mnie jest nieważna. Tak jak już powiedziałem, ja to zrobię w każdej formule. Tyle. Denis, w takim razie mówię to tak, o tą walkę zobaczę na pewno widzowie. Papiego TV też to chętnie zobaczą. Trzymamy kciuki za was obu, abyście dali dobrą walkę. I panowie, widzimy się na waszym Instagramie i biorę stary link z swojego pay-per-view, bo chcę zobaczyć tą walkę i myślę, że masa osób w Polsce, bez względu na kontrowersje, jakie tam były, nieważne, mi chodzi o samo widowisko, chcę to zobaczyć. A to fajnie. Ja także słuchajcie, dziękuję Mateusz, To za Twój czas. Zapraszamy widzów opiego na, na kanał, na kanały Socjalne Diego, bo się tu aktywni. Także liczymy, dość, że dość to mocno. pójdzie. Dość mocno działam. Facebook, TikTok, Instagram, nawet YouTube. O proszę, także trzymamy ciuki, powodzenia jeszcze raz, dziękuję. Dzięki, dzięki, pozdrawiam.